Na Igrzyskach Olimpijskich wiele dyscyplin sportowych rozgrywanych jest w kilku rundach. Jedną z takich dyscyplin jest pływanie na 100 metrów stylem grzbietowym mężczyzn. Górny wykres pokazuje czasy w sekundach 8 najlepszych zawodników w rundzie półfinałowej na Igrzyskach Olimpijskich w 2012 roku. Dolny wykres pokazuje czasy tych samych 8 zawodników w rundzie finałowej. Jakie informacje jesteśmy w stanie odczytać z poniższych wykresów? Na wykresie rundy półfinałowej widzimy 8 kropek. Każda z nich to czas jednego z ośmiu pływaków. Widać, że trójka półfinalistów ukończyła wyścig w dokładnie takim samym czasie: 53,5 sekundy. Tutaj jeden z pływaków ukończył w czasie 53,7 sekundy. Tutaj najszybszy w czasie 52,7 sekundy. Możemy z każdej kropki odczytać czas pływaka, którego ta kropka reprezentuje. W rundzie finałowej jeden ze sportowców popłynął znacznie szybciej i uzyskał czas 52,2 sekundy. Na drugim końcu skali mamy najwolniejszego pływaka finałowego. Nie wiemy, który był w poprzedniej rundzie, ale jego miejsce w półfinale nie ma aż takiego znaczenia, bo jako najwolniejsza kropka finałowa jest wolniejszy od wszystkich kropek półfinałowych. Na pewno jego czas się pogorszył. Spadł do wartości 53,8 sekundy 6, 7 i 8. Spójrzmy na podane zdania i sprawdźmy, które z nich zgadzają się z tymi dwoma wykresami. Pływacy osiągali średnio lepsze czasy w finale. Czy to jest prawda? Jeżeli spojrzymy na wykres finałowy, to moglibyśmy dodać wszystkie te czasy i podzielić je przez 8, przez liczbę zawodników, i obliczylibyśmy w ten sposób średnią. Ale zobaczmy, czy udałoby się to oszacować bez szczegółowych obliczeń, bardziej intuicyjnie. Tak naprawdę nie musimy obliczać średniego czasu wszystkich zawodników w finale. Chodzi nam tylko o to, żeby porównać średni czas w finale z takim samym czasem w półfinale. Mamy porównać wartość średnią jednego i drugiego rozkładu. No to spróbujmy coś oszacować. Gdyby na dolnym wykresie były tylko te trzy i te trzy czasy, to intuicja podpowiada, że średnia byłaby równo w środku pomiędzy nimi, czyli gdzieś tutaj, jakieś 53,25. Do tej szóstki mamy dwie skrajne kropki. Ten punkt i ten punkt. Gdybyśmy na przykład znaleźli średnią tego i tego punktu czyli połowę odległości między tym i tym punktem, to byłoby to mniej więcej tutaj. Średnia tych dwóch punktów, tych dwóch skrajnych pływaków, przesunęłaby średnią tej środkowej szóstki trochę w lewo. I myślę, że tak na oko, bez zbędnej i nadmiernej dokładności, mogłoby to być gdzieś tutaj. Na przykład 53,2, może trochę mniej, może 53,1 sekundy. To tak zupełnie intuicyjnie określona średnia rundy finałowej. Jeżeli wykres jest symetryczny, to średnia leży w geometrycznym środku, a jeżeli jakiś punkt jest oddalony bardziej niż inne, to przesuwa średnią w swoją stronę. Spróbujmy zrobić coś podobnego dla rundy półfinałowej. Spójrzmy może na te dolne 5 kropek. Wyglądają na dosyć równo rozproszone. Ich średnia znowu będzie gdzieś w środku geometrycznym. Chyba gdzieś tutaj, blisko tej kropki. Powiedzmy, że tutaj dokładnie gdzie ta kropka. 53,3 sekundy. I tu mamy jeszcze trzy kropki, trzech pływaków. Dwa wyniki 53,5 i jeden wynik 53,3. Co przesunie średnią jeszcze bardziej w prawo. Na tej podstawie możemy chyba powiedzieć, że średni czas w rundzie finałowej wynosi mniej niż średni czas na górnym wykresie. Możecie to dokładnie sami policzyć, ale w tym filmie chcemy, patrząc na te dwa rozkłady, zrobić to intuicyjnie, na oko. Myślę, że w tym przypadku nie może być mowy o pomyłce. Pływacy rzeczywiście osiągali średnio lepsze czasy w finale. Przepłynięcie dystansu 100 metrów grzbietem zajęło im mniej czasu. Drugie zdanie. Jeden z zawodników został zdyskwalifikowany w rundzie finałowej. To nie jest prawda. Mamy 8 zawodników w rundzie półfinałowej i 8 zawodników w rundzie finałowej. Tej odpowiedzi nie zaznaczamy. Czasy w finale są wyraźnie bardziej zróżnicowane niż czasy w półfinale. To wygląda na zdanie prawdziwe. Widać, że w półfinale większość czasów zgrupowała się tutaj pomiędzy 53,3 i 53,5 sekundy. Najwolniejszy zawodnik nie jest tak wolny jak najwolniejszy finalista. Najszybszy zawodnik też nie jest tak szybki jak najszybszy finalista. Czyli runda finałowa jest zdecydowanie bardziej rozproszona. Zaznaczamy jako prawdziwe. Indywidualnie wszyscy zawodnicy pływali szybciej w finale niż w półfinale. To nie jest prawda. Obojętnie co to był za zawodnik. Jego czas jest dłuższy niż czas dowolnego z zawodników w półfinale. Czyli ta kropka reprezentuje pływaka, który w finale miał gorszy czas niż w półfinale. Odpowiedź: No i wszystko się zgadza.